Witam Was wszystkich serdecznie. Ciepło się zrobiło, wiosna przyszła, to i ja postanowiłam wyjść na zewnątrz. Zastanawiałam się, o czym dzisiaj Wam opowiedzieć i miałam dzisiaj taką bardzo fajną sesję z moją klientką, gdzie właśnie dużo rozmawiałyśmy o tym, co sprawia, że ludzie chcą przychodzić w naszą przestrzeń. Co jest taką siłą napędową, że my ich przyciągamy do siebie. Co jest właśnie takim motorem napędowym, że oni chcą do nas przypływać. I moim zdaniem to są przede wszystkim uczucia. To są przede wszystkim uczucia takie jak wdzięczność, takie jak zadowolenie, takie jak miłość, takie jak radość. I tak naprawdę, kiedy my potrafimy się wymieniać z innymi ludźmi tymi uczuciami, takie jest moje doświadczenie, to oni faktycznie chcą przy nas być. Oni faktycznie chcą przy nas być. Ta energia tych uczuć ich bardzo w naszą przestrzeń przyciąga. Popatrzcie sobie, że tak naprawdę każda relacja jest jakąś wymianą. Czy tworzymy związek partnerski, czy nie wiem, relacja taka przyjacielska z innymi ludźmi, czy właśnie taka relacja biznesowa, gdzie my oferujemy usługi, czy jakieś towary, a ktoś nam płaci pieniądze za to. Zawsze jest to jakiś rodzaj wymiany, ale ja zauważyłam, że mimo, że to czasami ta wymiana jest na przykład na takim poziomie czysto biznesowym, gdzie wymieniamy się jakimiś usługami, czy wymieniamy się pieniędzmi, to właśnie mimo wszystko to, co i tak najbardziej tych ludzi do nas ściąga, to są właśnie nasze uczucia. I teraz, żeby się wymieniać z innymi ludźmi tymi uczuciami, my musimy najpierw je rozwinąć w sobie, bo kiedy nie mamy rozwiniętych tych uczuć w sobie, no to trudno nam się z czymkolwiek tak naprawdę z nimi wymieniać. Rozwijając uczucia, przede wszystkim musimy się na nich koncentrować. Żeby je w sobie rozwijać, żeby je w sobie wzmacniać, musimy się tak naprawdę na nich zacząć koncentrować i uczyć się tej koncentracji na nich. Zresztą zobaczcie sobie, że tak naprawdę największym motorem właśnie napędowym do przyciągania czegokolwiek są zawsze uczucia. Dlatego mówi się o tym, że kiedy, nie wiem, afirmujemy cokolwiek, czy cokolwiek sobie wizualizujemy, powinniśmy do tego dokładać jak najwięcej uczuć, nie? Czyli jak najwięcej właśnie tej wdzięczności, tego zadowolenia, tej właśnie takiej wewnętrznej radości. Zawsze mają to być właśnie te nasze uczucia. I teraz tak, często jest tak, że my nie chcemy się koncentrować na tych uczuciach. Często jest tak, że nie potrafimy się na nich koncentrować, bo nasza podświadomość jest gdzieś tam przyzwyczajona i do tego niezadowolenia, nie wiem, do marudzenia, do tego, żeby czuć się poszkodowanym w relacjach z ludźmi. To bycie poszkodowanym, ja to sama u siebie zauważyłam, że to jest taki najsilniejszy wzorzec, który nie pozwala nam właśnie odczuwać te pozytywne uczucia względem innych i się nimi wymieniać. Kiedy my się czujemy poszkodowani przez innych ludzi, to nasza podświadomość zawsze prędzej czy później będzie sobie potwierdzać to, że my jesteśmy ofiarami wśród nich, tak? Każda relacja, bez każdej relacji prędzej czy później będziemy w jakiś sposób, nie wiem, niezadowoleni, tak? Będziemy mieli poczucie, że, nie wiem, za mało dostaliśmy, że to nie jest takie, jak powinno być. Zawsze coś nam prędzej czy później będzie nie pasować i zawsze prędzej czy później po prostu my w tej relacji będziemy się czuli w jakiś sposób poszkodowani, równie często w jakiś sposób wykorzystani. Zawsze to po prostu nie będzie tak, jak trzeba i nie będzie to tak, jak my powinniśmy być, tak jak my byśmy chcieli, żeby było. A czemu my się czujemy właśnie takie, czemu my jesteśmy przywiązani do tego, żeby się czuć
poszkodowanym przez innych ludzi. No przede wszystkim dlatego dzieje się tak, kiedy my się zwyczajnie czujemy od tych ludzi gorsi, bo jak się czujemy od tych ludzi gorsi, to wtedy jest nam bardzo łatwo podtrzymywać negatywne wyobrażenia na ich temat. Że ten jest taki, ten jest, nie wiem, zły, bo to, ten jest nieprzyjemny, bo tamto. Nie sprawia nam to najmniejszego problemu, żeby, że tak powiem, wyhaczyć czy znaleźć wiele negatywnych przekonań, wiele negatywnych wyobrażeń i cały czas sobie gdzieś tam właśnie to w jakiś sposób potwierdzamy, cały czas jakby nasza podświadomość nam o tym wszystkim przypomina, tak? Sobie cały czas przypominamy, ale ten nam zrobił to, ten nam zrobił tamto, a to jest nic innego, jak właśnie utrzymywanie umysłu w tych negatywnych wyobrażeniach. No i teraz, jeżeli my się cały czas chcemy czuć poszkodowani przez innych i chcemy sobie potwierdzać te negatywne wyobrażenia, no to tak naprawdę bardzo trudno nam jest wtedy budować te pozytywne uczucia, bardzo trudno nam jest wzmacniać te pozytywne uczucia, no i bardzo trudno jest nam tak naprawdę wymieniać się tymi pozytywnymi uczuciami między nami a innymi ludźmi. To, co fajnego jeszcze zauważyłam, że kiedy my naprawdę jakby to serce nam się tak już otwiera na uczucia i na tych ludzi i potrafimy się komunikować przez te uczucia z innymi, przede wszystkim właśnie przez te uczucia z innymi ludźmi, to w sercu rodzi się takie poczucie, że ktoś do nas przychodzi, a my za każdym razem mamy takie wrażenie, jakbyśmy widzieli pierwszy raz tą osobę w ogóle w życiu. Czyli nasze serce jest w jakiś sposób zaciekawione tą osobą, zaciekawione i próbuje, że tak powiem, jak najwięcej tych pozytywnych cech, czy tych pozytywnych rzeczy w tej osobie dostrzec. No i w takim stanie, jak sami się domyślacie, właśnie tak naprawdę trudno jest podtrzymywać cokolwiek, trudno jest podtrzymywać jakieś negatywne wyobrażenie, trudno jest podtrzymywać jakieś, nie wiem, pretensje, jakieś żale, no czy cokolwiek innego, tak? Kiedy my się cały czas właśnie jesteśmy tacy skoncentrowani na tych uczuciach, no i wtedy, kiedy faktycznie jesteśmy na tym skoncentrowani, bardzo łatwo nam jest się po prostu wymieniać między nami a innymi ludźmi. I to jest niesamowite, to jest fajne i moim zdaniem to jest właśnie to, co tak naprawdę najbardziej nas przyciąga do innych.